czy zdrowie jest najważniejsze? Odpowiem troszeczkę przewrotnie. Nie, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest nasze dążenie do tego zdrowia. Mówię tak dlatego, że znam wiele osób, które rzeczywiście zdrowia nie mają, ale bardzo walczą o nie dzielnie. I wydaje mi się, że ten proces dochodzenia, walczenia ze własnymi słabościami jest tutaj najbardziej istotny. Powstaje pytanie, dlaczego tak jest, że mając taką wiedzę, wiemy, jakie są algorytmy postępowania, żeby być zdrowym, nie robimy tego. I jeżeli byśmy sobie zadali to pytanie, dlaczego tak się nie dzieje, to myślę, że będziemy mieli dwie odpowiedzi. Pierwsza to jest taka, że nasza wiedza jest niekompletna dotycząca funkcjonowania naszego ciała i o tym będę chciał powiedzieć za chwileczkę. I druga bardzo ważna rzecz to jest kwestia funkcjonowania naszego mózgu. Jak zawiadywać naszym mózgiem, żeby nam się po prostu chciało? Co robić, żebyśmy wdrożyli pewne nawyki zdrowe, które będą w naturalny sposób pracowały dla nas? Ten ruch jest nam potrzebny w sposób regularny, zaplanowany. I patrząc na strukturę naszego ciała, zdajemy sobie sprawę, że jest to coś, co jest tak bardzo naturalne, co powoduje, że my powinniśmy być aktywni. Patrzymy na naszą budowę, ścięgna Achillesa, wysklepienie stopy, więzadło karkowe, sposób oddychania, przepona. To wszystko przemawia za tym, że my powinniśmy w pewnej być aktywności, w pewnym ruchu, który powoduje, że ta dynamika, ten metabolizm naszego ciała jest na pewnym poziomie. Kiedyś ktoś powiedział, że żaden lek nie zastąpi ruchu. I to jest prawda. Tak jak już wspomniałem, każdy bodziec powoduje powstanie jakiegoś czynnika chemicznego w naszym ciele. Jesteśmy w stanie czasami pominąć ten bodźcowanie organizmu, podać bezpośrednio lek. Jest to czasami wspaniałe, potrafimy przeciwdziałać chorobom, ale sprawy zaszły za daleko. Nasz organizm potrzebuje ruchu. I tutaj, tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie niczym tego zastąpić. Musimy o tym pomyśleć, bo konsekwencją tego są właśnie te nasze choroby. Choroby narządu ruchu, dolegliwości bólowe kręgosłupa, dyskopatie, artrozy. To, z czym się spotykam na co dzień. Jakie błędy występują w takim diagnostyce i w terapii osób z bólami kręgosłupa czy z artrozą bioder? Żeby to wytłumaczyć, pierwsza rzecz, pokażemy tutaj na slajdzie, jak zbudowany jest nasz układ mięśniowy. Proszę zobaczyć, to jest jedna struktura. Praktycznie nie ma wyizolowanych mięśni. Uczymy się o poszczególnych mięśniach, mówimy, że ten mięsień zrobił taką czynność, ten robi taką. W praktyce mamy układ mięśniowo-powięziowy, który funkcjonuje jako całość. I na to musimy w ten sposób patrzeć. Tutaj widzicie Państwo mięsień biodrowo-lędziowy. To jest bardzo ważny mięsień, który odpowiada między innymi za zgięcie naszego biodra, jest także odpowiedzialny za rotację zewnętrzną i przywodzenie nogi. W sytuacji, kiedy mamy ustabilizowaną kończynę, stabilizuje nasz tułów. Jest to bardzo ważny mięsień. I proszę pamiętać, że ten mięsień potrzebuje pewnego środowiska, w którym się prawidłowo rozwija. Ten mięsień powinien być rozciągany. Każdego dnia powinno być wykonywanych paręset razy rozciągnięcie tego mięśnia. Proszę sobie wyobrazić, co my robimy. My robimy w pracy siedzimy w pozycji siedzącej, gdzie przyczepy mięśnia się zbliżają. Wracamy do domu samochodem, gdzie te przyczepy są nadal zbliżone. I wracamy w domu, przebywamy w pozycji siedzącej, gdzie te przyczepy nadal są zbliżone. Tak funkcjonujący mięsień, z nim się dzieją, on po prostu dostosowuje się do sytuacji, adaptuje się do niej, dochodzi do skrócenia tego mięśnia. On się obkurcza i jeżeli to trwa miesiącami, latami, ten mięsień jest skrócony. Tak jak tu pokażemy na slajdzie, on przyczepia się do kręgosłupa i przyczepia się do kości udowej w okolicach krętarza mniejszego. Skrócony mięsień powoduje, że dochodzi do zbliżenia tych przyczepów i to automatycznie wymusza pewną pozycję. My oczywiście staramy się mieć wyprostowane biodra, ale jeżeli ten mięsień jest skrócony, to on doprowadza do tego, że noga jest w rotacji, a często pogłębiona jest lordoza. Taka sytuacja sprzyja różnego rodzaju dysfunkcjom. Nieprawidłowo funkcjonują dyski w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. Głowa kości udowej jest przyparta do panewki. Jeżeli to trwa zbyt długo, to taki pacjent za kilka tygodni, miesięcy, lat przyjdzie do lekarza z dolegliwościami bólowymi.
i oczywiście będzie rozpoznane, zdiagnozowane dyskopatia. Tak, będą uszkodzone dyski, ale proszę pamiętać, że na osi czasu to ten czynnik, który to spowodował, był zupełnie inny. Te dyski nie są odpowiedzialne za ten problem. Za ten problem jest odpowiedzialny mięsień biodrowo-lędźwiowy, który jest skrócony i który, jeżeli my nie poprowadzimy odpowiedniej terapii rozciągającej, rozluźniającej, to będziemy tylko działali objawowo. Podamy leki, zmniejszymy dolegliwości bólowe, ewentualnie zoperujemy i usuniemy ten przeciążony dysk, ale nadal nie rozwiązujemy problemu. W nawiązaniu do tego, co Pan Profesor już powiedział, mięsień biodrowo-lędźwiowy jest mięśniem tonicznym, dlatego będzie on miał tendencję do przykurczania, szczególnie w siedzeniu. W odniesieniu do stawu biodrowego mięsień ten będzie powodował zgięcie w stawie biodrowym, jego rotację zewnętrzną oraz lekkie przywiedzenie. Będzie powodował też kompresję w stawie, dlatego jego przykurcze mogą skutkować np. zmianami zwyrodnieniowymi w stawie biodrowym. Z kolei przy ustabilizowanej obręczy biodrowej, czyli np. w staniu, mięsień ten będzie powodował pochylenie kręgosłupia lędźwiowego w stronę działającego mięśnia i jego rotację w stronę przeciwną. Dlatego podczas rozciągania tego mięśnia będziemy wykonywać funkcje przeciwne. Czyli przykładowo, podczas rozciągania prawego mięśnia biodrowo-lędźwiowego, kończynę prawą będziemy ustawiać w wyproście, w rotacji wewnętrznej i w lekkim odwiedzeniu, żeby rozciągnąć jak najbardziej mięsień. Drugą kończynę będziemy ustawiać na jakimś podwyższeniu, na przykład na krześle. Ważne jest, żeby wypchnąć biodra do przodu, żeby jeszcze mocniej rozciągnąć mięsień po prawej stronie i aby nie wykonywać podczas trwania ćwiczenia pochylenia w przód, ponieważ wykonujemy funkcję mięśnia, co powoduje jego skrócenie, a nie wydłużenie, do czego dążymy. Następnie przy tak ustabilizowanej pozycji wykonujemy pochylenie tułowia w lewą stronę, żeby rozciągnąć jeszcze mocniej ten mięsień biodrowo-lędźwiowy po stronie prawej. Ćwiczenie drugie wykonujemy w pozycji klęku na jednej nodze. Ważne jest, żeby w tej pozycji nogę, właściwie stopę, ustawić w rotacji zewnętrznej, ponieważ w takim ustawieniu biodro przy zgiętym kolanie rotuje nam się do wewnątrz, co chcemy uzyskać. Nogę ustawiamy w wyproście, w rotacji oraz w lekkim odwiedzeniu. Stabilizując prawą ręką miednicę, będziemy wykonywać jej ruch przodopochylenia, czyli będziemy wypychać biodra do przodu i tutaj jeszcze wykonywać ruch ręką. Lewa ręka jest ręką stabilizującą. Wypychamy biodro do przodu. Tutaj też pamiętamy o tym, żeby nie wykonać zgięcia w przód. I dalej wykonujemy pochylenie w stronę lewą. No, opytając osoby, które nie podejmują ćwiczeń, to jest jedna grupa. Jest też duża grupa osób, które rzeczywiście podejmuje te ćwiczenia, ale najczęściej to kończy się nie najlepiej. Po miesiącu, dwóch zgłaszają się do nas do gabinetu z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, kolan, stóp. No i ten entuzjazm gdzieś wyparowuje. I też myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy mieli świadomość, że pewne struktury, które jeżeli nie są przepracowane, tak jak podałem na przykładzie mięśnia biodrowo-lędźwiowego, jeżeli nie rozciągniemy tego mięśnia, to wszelkie obciążenia, które będą robione na przykurczonym mięśniu biodrowo-lędźwiowym, to tak obrazowo bym powiedział, to jest tak jak jazda na zaciągniętym ręcznym. Mamy dużo ambicji, ale organizm nie pracuje w sposób optymalny i przy coraz większych obciążeniach będą się pojawiały problemy. No i taki pacjent najczęściej zgłasza się do lekarza i lekarz mówi, że tym problemom winny są, jest to bieganie czy ten ruch, a co jest nieprawdą. Zawsze to opowiadam, że ruch jest pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym tego, jak funkcjonuje nasze ciało. Jeżeli jesteśmy aktywni i pojawiają się dolegliwości bólowe, to znaczy, że coś jest nie tak, coś jest nieprawidłowego, dzieje się w naszym organizmie. To jest punkt startu do tego, żeby to zmienić. Jeżeli nie będziemy tego robić, to może nie od razu, ale w przeciągu następnych miesięcy, lat, te dolegliwości powrócą w postaci już dużo większych zmian w obrębie struktur kostnych. My pracujemy ze specjalistami, na przykład z endokrynologami, prowadzimy osoby z cukrzycą. Dozujemy im obciążenie fizyczne tak, żeby można było zmniejszyć leczenie farmakologiczne.
I to też jest kierunek. Zdajemy sobie sprawę, że farmakologia w wielu sytuacjach pomaga nam, ale pamiętajmy o tym, że ruch, świadomy ruch, to jest to, co stanowi receptę na nasze zdrowie. Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, świadoma aktywność jest receptą na nasze zdrowie. Świadoma, czyli mamy pełną wiedzę na temat funkcjonowania naszego ciała. Znamy anatomię funkcjonalną. Potrafimy powiązać nasz ruch z funkcjonowaniem innych organów. Taka wiedza pozwala nam przeprowadzić konkretną diagnostykę i wprowadzić terapię. I tego potrzebujemy. Tego potrzebujemy od specjalistów, którzy się szkolą tutaj u nas na uczelni. Potrzebujemy, jeżeli uda nam się przeprowadzić odpowiednią diagnostykę i wprowadzić ćwiczenia, to co jest bardzo ważne, chcemy wprowadzić u tych naszych pacjentów, zawodników pewne ćwiczenia w formie nawyków, tak żeby te nawyki były naturalną czynnością dnia codziennego, tak żeby wprowadzić te ćwiczenia i żeby przede wszystkim zniwelować te nieprawidłowości, które są. Bardzo często mamy tych pacjentów, którzy w związku z tym, że długo siedzą, nie są aktywni, adaptują się do tej sytuacji. Ich sytuacja się zmienia, dochodzi do różnego rodzaju napięć mięśniowych, przykurczów. Musimy to rozpoznać i zdiagnozować i później wprowadzić leczenie.